No, witam cię człowieku Krzyłogonka, z tej strony jak widzicie jest ze mną dzisiaj Magia Y. To ja. Zimę już tutaj w październiku wyczerowałeś, no to jak taki jesteś kozak, no to jeszcze mi stadion załatw. Z dachem, da. Narodowym. Ty widzisz, jesteśmy na Narodowym i to z dachem, zamkniętym. Proszę bardzo. Magia. Pokażę. Jest piłka? Nie ma piłki. Jest piłka? Gramy! Jak przystało na magicznego Illuminati Y, potrzebujemy sprawdzić jego cechy. Sprawdzimy jego precyzję, skuteczność, dribbling. Jak radzisz sobie po prostu na boisku? Czy jesteś takim, wiesz, piłkarskim Illuminati? Właśnie, z tego co mi wiadomo, to nie ma związku z magią, z skill piłkarskim. Na początku zaczynamy od precyzji. Precyzja to jest nowa konkurencja. Polega na tym, że strzelamy z czterech pozycji. No. Jak w curling. Kto trafi bliżej linii pola karnego? Wow, piłka nie może wpaść do bramki. Jeżeli wpadnie, to jest zero. Kto trafi bliżej? Raz ty, raz ja. Dobrze. Okej. Okay. Idę po swoją piłkę, czekaj. Tutaj muszę zaznaczyć, że Krzychu ma specjalną piłkę z magnesem, która działa z magnesem położonym na tamtej linii i po prostu on w ten sposób poszukuje. Cztery strzały na przemian. Zaczynaj jako ty pierwszy. Dlaczego ja pierwszy? A tak niech będzie, zobaczymy. Wymierz mistrzu, no. Ani jednego podania nie zrobiłem tutaj jeszcze dzisiaj. Nie ma. No wystarczy, że po prostu ja teraz uderzę troszkę bliżej. Będzie gorzej, dużo gorzej. Gorzej. Zero. Gorzej. Zero. Gorzej. Zero dla mnie i zero dla niego, bo piłka powinna znaleźć się przed linią, więc pierwsze uderzenie, obydwaj mamy zero. Wyrównana walka, wyrównana. Czterech pozycji, tak? Czterech pozycji. Teraz robimy to z dalsza, wiesz? Ja pierwszy, zapraszam. Dobra. Zapraszam, proszę bardzo. Dobra, technicy. Nie, zupełnie nie, no to... Czekaj, ja sobie już tam poczekam. Stój! Nie! No, proszę! Widzieliście to? To się nazywa precyzja. Zrób to, mistrzu! No, dawaj. Oj, nie, za bardzo skręciła. No. Nie. Ale chodź Y, zobacz. Proszę. Ja już proszę. Ci wszystko wytłumaczyłem, jak to działa. To jest ta specjalna piłka, którą sam wyprodukowałeś. Ona ma magnesy, zobaczcie. Nie przyciąga. Jestem dumny z ciebie tego uderzenia. Dobrze, nie mamy noża, bo musimy sprawić nie, coś dobrze, w środku. Lecimy dobrze, dalej. Kolejna pozycja, jest na razie 1-0 dla mnie. Jeszcze dwa strzały, masz szansę się odrobić. Gdzie? Jest połowy teraz. Oczywiście, ja oczywiście obiecałem, że nie oszukuję dzisiaj, ale ty widzę, że nie oszukuję. Uwaga. Nie, no za mocno. Nie, jest dobrze, słupeczek. Nie! Terminio! Patrzcie, chodźcie ze mną! Krzychu, przebij to. Proszę bardzo. Ale mi się wydaje, że ja miałem milimetr bliżej, wiesz? Milimetr bliżej. Linia to linia. Technologia golek by się dała. Dawaj, to jest z połowy, to jest dużo trudniejsze niż to z bliska. Od słupeczka, oszustwo. Trochę się obstrzeliłem, że tak powiem. Tak. Zupełnie nie. Wybiję twoją. Nie wybijesz mojej. No nie. Chyba jest co jest. Chyba wygrywam, tak? 1-1 mamy teraz, jest decydujące uderzenie. To jaka różnica jest, ja wtedy przynajmniej w polu. Weź tą swoją oszukańczą piłkę, a teraz ty pierwszy, nie? I teraz ja i teraz lecimy z połowy. Robimy. Ostatni strzał, w takim razie ciężka rywalizacja, jest 1-1 na 4 strzały. Ja wyczuwam tutaj walkę. Tu jest walka do ostatniej piłki. Dawaj. Ale stoi, że jak po prostu... Jak ty. Pięknie, fenomenalny wyszedł. Dawaj, w takim razie lecimy za piłką od razu. Stój! Co, remis? Żartujesz sobie. No według mnie jest remis. Nie no, twoja jest bliżej, no dobra. Bliżej pod kątem. Dobra, w takim razie możesz uderzyć w poprzeczkę od razu. Dobra, i teraz jeszcze ja uderzę w poprzeczkę. I jaką jeszcze cechę powinien mieć magik? Skuteczność.
Wymyślaj na skuteczność. Co mi na skuteczność? No to poprzeczki. 5 strzałów. Ja mówię jak jest, pokora, nic nie trafi. Mówię jak jest. Mariusz Max Y. Pierwsze uderzenie, panowie. Tutaj już przeorane. Tutaj Lewandowski wczoraj orał, teraz czas na przeoranie przez Y. Lewandowski wpadł strzelając główkę. Huknij to mocno, huknij to mocno, pokaż, wiesz, że masz siłę. Przestań, zobacz. To z piątki tak trzeba, nie? Czy nie? Dobra, pierwsza pozycja średniawa, ale teraz masz czas na recovery, okej? Okay? A i jak blisko! To już wiem, jak mam strzelać. Już wiem, że moje czasy silnych strzałów po prostu daleko poszły się w zapomnienie poszły. Dobra. A tyle ludzi przyszło, żeby zobaczyć, jak strzelasz poprzeczki. Dziękuję. Dobra, test techniczny. Oj nie, słupeczek. A, słupek zaliczony. Jest. Słupek mamy za pół punktu, ale słupek to zawsze coś. Zawsze coś. Pamiętajcie, nie trzeba zawsze wygrywać. Ważne jest to, żeby być spokojnym z samym sobą. I dać siebie wszystko. Skuteczność można powiedzieć, że pół punkta na trzy, tak? Fatalna. Nie planowaliśmy tego, ale... Dobra, teraz spróbuję, to jest te trudniejsze, zawsze łatwiejsze. Uderz tak, że mnie nie musiał golić po tą piłkę, bo już mi się nie chce. O nie. To chyba nie jest tak, jak chciałeś. Skąd? Z połowy połowy. Z połowy połowy. O, byle byś dokopał, wiesz? Dokopię. Jak dokopiesz, to masz długą połówkę punktu. Jak? No i to już było coś. To już było coś. Ale niestety, ile mamy? Powiedz nam, ile mamy punktów. Punkt. Pół. Pół. Tu mi dałeś pół i tam mi dałeś pół. Zachęcić, że chciałeś strzelać, tak? Z tej strony. Nie powiedziałeś, jak trafię bramkę, to pół. Tak? Tak. Chowałeś? Nie. Dobra, okej, okay, mamy punkt, jedziemy dalej, panowie. Krzysiek jest skrupulatny. Jak będzie 50 tysięcy łapek w górę, to nagramy znowu. Ja też zacznę strzelać poprzeczki, naprawdę, zacznę ćwiczyć. Ty miałeś coś powiedzieć teraz. Przebiegłość. Przebiegłość, czyli karne. Sprawdzimy, kto bardziej jest liskiem chytruskiem. Chyba Y. 99. Okej, lecimy. Trzy strzały. Z tego czy z karnego? Nie, stąd, przepraszam, czyli pola karnego. Patrz, jaki Dudek Dance będzie zaraz. Lecisz? Ja już jestem rozgrzany. Zawsze uczyłem tak, żeby nie patrzeć na bramkarza, podskoczyć, obrócić się. A, proszę, ładnie, ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo, very ładnie. Prawe, prawe, prawe okno. Ej, ładniej, ładniej. Już było okej. Sorry, nie mam ręki. Okej, rozumiem. Dłoń po drogie, trójeczka mcica. Din, din, din. Din, din, din. I matkę puścił. Ale to boli bardziej niż dobry strzał, prawda? Zestresowałem się, wiesz, tą techniką biegu. 2-1. 2-1, drugi karny. Ależ pięknie to było. Chytrze, chytrze, chytrze. 2-2, lec decyduje. Jezus, jak ja jestem cienki w bramkarzu. To prawda, ja cienko strzelam. Ale chciałem się naprawdę rzucić. Przeorałem całą podłogę tu na tym stadionie. Nie może być, ale jest to jest stresująca sytuacja, powiem wam szczerze. Jest! To było piękne. Mamy remis znowu. Dobra, mamy remis w takim razie, bo mam mało czasu na tym stadionie, a przechodzimy do kolejnej konkurencji. To lecisz, Krzychu? Mamy zwinność, więc sprawdźmy, jak sobie radzi tutaj zwinny magik i zwinny Krzyk. O, Jezu, jak tu ślisko! Aj! No nie. Wykorzystać błąd przeciwnika. Od razu druga akcja. Biorę mikroport, bo nie muszę bronić rękoma. O Jezu. Dobra. 1-0. 1-0 dla ciebie.
konkurencji nie miał sobie równych. Ledwo. Dobra, no to mieliśmy trochę tej konkurencji, trzeba sprawdzić, czy ten gość to naprawdę Illuminati, a Illuminati potrafi strzelić nawet jeżeli w głowie piłka mu się kręci. Zobaczymy. I świat również się kręci. Oddaję. Możesz wybrać, do koła której chcesz się kręcić, a którą chcesz strzelać, tak? Na Stadionie Narodowym tego jeszcze nie było, lecimy. Raz, w jednym miejscu patrz, dwa, trzy, cztery, szybciej, pięć, spodnie pociągnij, sześć, siedem, osiem, patrz w jedno miejsce, dziewięć, powtórzymy jeszcze ze trzy, bo tam okrzukiwałeś. Ja już lecę na bramkę. Tutaj. Mocno. O, jest. Ale dobry czuł. Dobry strzał z czuła to podstawa, super, dziękuję ci bardzo. Jeszcze raz i tyłkami na koniec, tak jak przystało na tym boisku. Tyle na dziś. I to by było, ludzie, na tyle. Dzięki wielkiej gry za mistrzowską gierkę na Stadionie Narodowym. I za wyczarowanie tego miejsca, bo to wiesz, nie jest prosta rzecz. Zdarza się, czasami. Ale zabrakło mi many na dobre skille, więc dobra. To mi wybaczyć. Kto następny według ciebie powinien pojawić się? Może już nie na tym boisku, ale może na innym. Słuchaj, mam pomysł. Radek Kotarski. No człowieku, dobra. To jest mój typ. A może abstrahuję? No to mamy dwa typy w takim razie. Abstrahuję Radek Kotarski. Sprawdźmy to. Dobra, no to do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce. Subskrybujcie, wbijajcie na kanał Y, bo tam wyczarowaliśmy niezłą sztuczkę u niego. A my widzimy się za jakiś czas. Do zobaczenia. Subujcie Krzycha. Z Hamilton Formuły 1. Co robisz? No, witam cię, człowieku Szu, Gronkasty.